Polskie Radio Białystok. No prawdopodobnie z tego, co my się orientujemy, to ktoś puścił coś kanałami tam po starym Zamteksie, z tych rurze poszedł jakiś brud ktoś, jakaś firma coś zrobiła, nie? To jest zatruta ryba, to nie jest śnięta ryba, strasznie woda brudna, rano byłem to dzisiaj, tylko piana na wodzie i woda mętna strasznie, ona nigdy taka nie była jak teraz, na chwilę obecną ta woda jest tutaj w tym zalewie, nie? Mnóstwo, to są tysiące ryb, tysiące i to od malutkiego do... okazów, naprawdę okazów. W tamtym roku burmistrz tutaj zarybiał, bo tu zalew był świeżo czyszczony, woda była spuszczona, było zarybione. Ci ludzie tutaj, starsi emeryci, nie tego, sam lubię, o kolega, przychodzimy sobie po godzinach posiedzieć, człowiek złapie, wypuści, a tu wszystko zniszczone. Jeden wielki smród i tragedia. No. Tutaj jest nasza długoletnia praca, tak? Tu nasze były ryby, a w jednej chwili została ta ryba zniszczona, tak? Ktoś zanieczyścił tą wodę, albo jest zatruta, albo coś. No i niestety, nasza długoletnia praca poszła na marne, w jednej sekundzie, tak? Zawsze co 5, co 6 lat nam spuszczali wodę, odbierali nam ryby, tak? My na to żeśmy starali się, było koło, się rozpadło, ale teraz jako my, tu członkowie z Zambrowa, ludzie, co znamy się od tylu dużo lat, no i walczyliśmy o tę rybę, no dostaliśmy tę rybę, sami dopuszczaliśmy sami ją, żeby chociaż coś było, żeby człowiek mógł przyjść po pracy, połapać, tak? Bo jednak jest tu chęć przyjść, spotkać się, porozmawiać, powiedzieć co i jak jakieś rybki się łapie, to zdjęcia robimy, wypuszczamy. W jednej sekundzie zostało wszystko zniszczone. No niestety, nikt od czwartku nie chciał nam pomóc.